Posłuchajcie teraz krótkiej bajki o kapryśnej królewnie. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, znajdowała się kolorowa kraina, którą rządził stary, mądry król. Miał on córkę śliczną, królewnę. Królewna ta była jednak bardzo kapryśna. Ciągle zmieniała kolorowe suknie i mimo, że miała ich niezliczoną ilość, ciągle marudziła i chodziła niezadowolona. Martwiło to króla, aż pewnego razu wydał rozkaz, aby wszystko w jego królestwie stało się żółte, a jego córka ma nosić same żółte sukienki. I jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przez kraj zaczęła płynąć długa rzeka, po rzece pływały żółte łódeczki, na brzegu wyrosły żółte kwiaty, a w powietrzu fruwały żółte motylki i ptaki. Także i sukienki zrobiły się żółte. W królestwie kapryśnej królewny wszystko zmieniło kolor na żółty. Ja, słoneczko, też jestem żółte. A czy w waszej sali są jakieś przedmioty, w których schowała się żółta barwa? Poszukajcie ich i usiądźcie wspólnie na dywanie i nazwijcie każdy przedmiot lub i nazwijcie każdy przedmiot. Wow. Może być? Ja bym wolała tamte kolorowe. Szukamy teraz przedmiotu w kolorze żółtym. Proszę przejść po sali i znaleźć coś żółtego.